Cześć, z tej strony Paweł, a wy oglądacie kanał Gram Ta Dam. Jeszcze do niedawna myślałem, że gra Brass Birmingham w świecie euro nie ma sobie równych i żadna z innych gier nie jest w stanie się nawet do niej zbliżyć. Niedawno dostałem paczkę, w której była ta oto gra, czyli Praga Caput Reni, no i odwróciła ona cały mój światopogląd do góry nogami. Gra ta została stworzona przez Władimira Suchego, no i samo nazwisko autora mówi nam o tym, że będzie się w tej grze działo. Gra ta przenosi nas w czasie do XIV wieku i naszym zadaniem będzie rozbudować Pragę, którą rządził wtedy król Karol. Praga Caput Reni z języka łacińskiego oznacza stolicę królestwa, czyli Caput wcale nie oznacza, że ona upadła, wręcz przeciwnie. Naszym zadaniem jest ją wzmocnić i rozbudować. To jest nasza plansza w grze Praga Caput Reni i na niej będziemy budowali nasze budynki. Oraz będziemy się także przemieszczali. Tutaj na tym kole mamy dostępne akcje, które będziemy wybierali na początku tury każdego z graczy. No i po wyborze akcji będziemy mieli możliwość albo budowania budynków na właśnie tutaj na planszy w okolicy tych plaż, lub będziemy mogli się też poruszyć na trakcie królewskim, rozbudować nasze kopalnie złota albo kamieni, a także rozwinąć nasze umiejętności, dzięki czemu zagrywając kolejne akcje będziemy dostawali różne bonusy. Jak widzicie, tutaj jest trakt królewski, na którym będziemy się poruszać, no i w zależności od tego, w jakim miejscu na tym trakcie będziemy się znajdowali, to będziemy dostawać różne bonusy. Tutaj natomiast mamy most króla Karola, no i jeżeli dojdziemy do tego miejsca na trakcie króla, to będziemy mogli wziąć kafelki, które są przy tym moście, położyć wybrane przez nas miejsce i wtedy dostajemy bonusy z tych, których zakrywamy naszym kafelkiem oraz z tego kafelka, który będziemy dokładali. Tutaj mamy bonusy, które w miarę rozwijania naszych kopalni kamienia oraz złota będziemy mogli dokładać na naszą planszę gracza. No i wtedy, jeżeli będziemy korzystali z akcji produkcji w naszych kopalniach, to będziemy dostawali te bonusy, które są tutaj na kafelkach zaznaczone. Tutaj natomiast mamy pieczęcie. I w momencie, kiedy na naszej planszy gracza dojdziemy do samego końca w rozwijaniu naszych kopalni, to będziemy mogli postawić naszą kostkę na jednej z tych pieczęci. No i wtedy na koniec gry będziemy dostawali bonusy takie, jakie są na tych pieczęciach pokazane. W momencie, kiedy będziemy budowali nasze budynki, to będziemy mogli się poruszyć na torze katedry świętego Witusa. No i w zależności od tego później, na którym poziomie będziemy, no to tyle punktów na koniec gry będziemy dostawali. Natomiast jeżeli będziemy korzystali z akcji budowania muru, no to wtedy będziemy mogli się poruszyć na Hunger Wallu. No i tak samo jak w przypadku katedry świętego Witusa, w zależności od tego, na którym poziomie się znajdujemy na koniec gry, no to takie bonusy będziemy dostawali. Tutaj jeżeli chodzi o to koło z akcjami, to po wyborze akcji przez któregoś z graczy nasze koło będzie się poruszało, no i tą akcję, która została rozegrana, będziemy kładli na miejsce pierwsze na tym czerwonym polu przy kole. To koło służy nam także do odliczania tur w grze. Jak widzicie, zaznaczone mamy, w którym miejscu zaczynamy, w zależności od tego, ilu graczy bierze udział w grze. No i jeżeli nasze koło zrobi obrót, to kostka, która jest tu umieszczona, wpada w specjalny rowek, i to oznacza, że przesuwamy kostkę na torze czasu. W momencie, kiedy nasza kostka na torze czasu osiągnie tą linię, to będziemy zmieniali kafelki akcji z ery pierwszej na erę drugą. Kafelki akcji są tutaj ustawione. Tutaj mamy kafelki, które pozwolą nam ulepszać nasze akcje. Tutaj mamy kafelki muru, które będziemy dokładali do naszej planszy gracza. A tutaj mamy kafelki budynków, które jak będziemy używali akcji budowania budynków, to będziemy zabierać stąd i będziemy budowali w miejscach na naszej planszy głównej. No i wtedy będziemy dostawali różne bonusy. W momencie, kiedy nasza kostka minie już nasz tor, wtedy rozpoczyna się końcowe odliczanie rund, których jest 11. No i w zależności od tego, ilu graczy bierze udział w rozgrywce, to te 11 tur będzie się dzieliło pomiędzy tych graczy. I tutaj mamy w tej tabelce opisane, jak ten rozkład będzie wyglądał. Jak widzicie, tutaj na naszej planszy głównej są zaznaczone miejsca, wokół których będziemy budowali nasze budynki. No i jeżeli mamy kafelek w budynku, to tutaj mamy zaznaczone, co dostaniemy za jego
wybudowanie, koszt budowy tego budynku. No i tutaj ilość punktów, które zdobędziemy, jak ten kafelek położymy. Czyli w momencie, kiedy położymy tutaj nasz kafelek budynku, no to dostajemy bonus, który jest tutaj opisany. No i ilość punktów w zależności od tego, ile budynków wokół tego punktu się znajduje. Tak więc w tym momencie, jak mamy jeden budynek, dostajemy jeden punkt, a jakby tu były trzy budynki, to wtedy dostajemy trzy punkty plus ten jeden, plus punkt za ten jeden kładziony przez nas budynek. No i jak widzicie tutaj na tych kafelkach mamy też pokazane nagrody. No i te nagrody otrzymujemy w momencie, kiedy dookoła tego kafelku znajdują się już wszystkie żetony budynków. I na kafelkach z budynkami mamy takie specjalne miejsce na kostki, czyli gracz, który położył ten kafelek, kładzie kostkę swojego koloru w wyznaczonym miejscu. No i w tym wypadku, jeżeli mamy tylko jednego gracza, który położył na tym kafelku budynku swoją kostkę, to on dostaje obie nagrody, które są tutaj widoczne. Gdyby była sytuacja, że jest dwóch graczy, którzy mają te kostki, no to wtedy dzielą tą nagrodę pomiędzy siebie. Oprócz tego, jak widzicie, tutaj na przykład na planszy mamy taki niebieski znaczek. Jeżeli któryś z graczy położy budynek i dopasuje taki sam znaczek z kafelku budynku do tego, no to dostaje taki żeton dla siebie i on jest punktowany na koniec rozgrywki. Niebieskie żetony są punktowane w momencie, kiedy poruszamy się na Hunger Wallu i im wyżej na tym Hunger Wallu zajdziemy, tym więcej punktów za te żetony otrzymamy. Tutaj natomiast mamy trakt królewski, po którym będziemy się poruszać, jeżeli wykorzystamy akcję z kafelka o takim rysunku. To jest akcja właśnie poruszania się na tym trakcie królewskim. Poruszając się na tym trakcie będziemy dążyć, aby dojść do mostu Karola. W zależności od tego, w którym miejscu na tym trakcie królewskim będziemy, no to będziemy mogli skorzystać z różnych bonusów, które będą nam przysługiwały. Mamy tutaj dwie możliwości do wyboru. Możemy albo zapłacić jajkiem i dostać jakiś bonus, albo dostać bonus, który jest darmowy i nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty. Natomiast jeżeli już na tym naszym królewskim trakcie dotrzemy do tego miejsca, no to wtedy będziemy mogli budować kafelki na naszym moście Karola. No i na początku osoba, która tutaj dotrze, musi zapłacić jajkiem, aby móc położyć kafelek na moście Karola. No i w momencie, kiedy kładzie, dostaje bonus z tych miejsc, które zakrywa, oraz bonus, który jest pokazany na tym kafelku, który położył. Natomiast później będzie brał złoty kafelek, oczywiście jeżeli wniesie opłatę w wysokości jednego jajka, no i też otrzyma bonus, który jest zawarty na tym kafelku, ale dopiero na końcu gry. Na początku swojej tury każdy z graczy będzie wybierał akcję, która jest tutaj pokazana na tym kole. No i oprócz tego, że będzie mógł wybrać akcję, która znajduje się na kafelku, czyli będzie miał do wyboru albo akcję górną, albo dolną, to jeszcze dostanie też bonusy, które są przypisane w tym miejscu, z którego kafelek zabrał. Jak widzicie, jeżeli weźmiemy akcję z czerwonego pola, będziemy musieli wnieść opłatę w monetach. Z zielonego pola są za darmo. Natomiast jeżeli weźmiemy z niebieskiego pola, będziemy dostawali punkty. Natomiast jeżeli kafelek przejdzie ten ostatni akcji niebieskie pole, to zabieramy go stąd, wstawiamy w tym miejscu i zabieramy też żeton, który oznacza 5 punktów. No i gracz, który będzie chciał skorzystać z tej akcji, to oprócz tego, że będzie mógł rozegrać akcję normalnie, to dostanie jeszcze 5 punktów zwycięstwa. Mamy też możliwość skorzystania z akcji rozbudowy swoich umiejętności, czyli tutaj z tej. I wtedy będziemy dobierali kafelek umiejętności i kładli go tutaj przy naszej planszy. No i jak widzicie, tutaj mamy symbol okna. No i w momencie, kiedy dostawimy drugi kafelek obok niego, te bonusy mogą być różne. Może to być złoto, mogą to być punkty, może to być poziom rozwoju na przykład naszych technologii. Oprócz tego, jak widzicie na tym kafelku, za każdym razem, kiedy będziemy wykonywali akcję
rozbudowy naszej kopalni albo produkcji, to będziemy dostawali jedną złotą monetę. Natomiast w przypadku tego żetonu, za każdym razem, kiedy będziemy budowali jakiś budynek, to będziemy dostawali punkty zwycięstwa. Oprócz tego, jak widzicie, tutaj mamy zaznaczone, że jeżeli rozbudujemy naszą akcję od tym kafelkiem, to będziemy mogli się przesunąć w uniwersytecie o jeden poziom w górę. Natomiast na kafelkach drugiej ery będą to dwa poziomy w górę. Natomiast drugą możliwością jest jeszcze budowanie muru. No i wtedy bierzemy kafelki muru. Mamy tutaj zaznaczone, co dostajemy, jeżeli ten kafelek wybudujemy oraz jaki jest koszt budowy. A ten znaczek tutaj oznacza, że będziemy mogli się poruszyć na polu Hunger Walla. No i wtedy ten kafelek muru dokładamy również tutaj do naszej planszy. Tak natomiast wyglądają plansze graczy w grze Praga Caput Reni. No i tutaj będziemy zaznaczali ilość naszego złota poprzez przesuwanie tego kółka, natomiast po drugiej stronie będziemy zaznaczali ilość naszych kamieni i też przesuwając po prostu to kółko. W momencie, kiedy nasze koło będzie chciało przejść poza tą kostkę, to ją podnosimy, przesuwamy koło i wtedy otrzymujemy nagrodę, która jest pod tą kostką zaznaczona i mamy trzy takie nagrody. Tutaj natomiast mamy poziom naszej technologii. No i w momencie, kiedy będziemy się przesuwali na tym torze, będziemy otrzymywali bonusy w postaci książek. No i w zależności od tego, jaki level osiągniemy, no to taki bonus będziemy dostawać. Tutaj natomiast jest Uniwersytet Karola. No i tutaj jak będziemy się poruszać w górę, to po dojściu na sam szczyt, jak będziemy się chcieli poruszyć wyżej, będziemy dostawali punkty zwycięstwa. Natomiast te punkty, które są pokazane tutaj na tym torze poniżej, będą ważne dopiero w końcowym punktowaniu. Tutaj mamy tor poziomu naszej kopalni. No i w miarę poruszania się na tym torze będziemy odkrywali różne bonusy. Będą one ważne podczas akcji produkcji. W momencie, kiedy będziemy chcieli wyprodukować kamień bądź złoto, to dostajemy wszystko to, co się znajduje po lewej stronie od naszej kostki. Jak widzicie, mamy tutaj dwa progi na tym torze. Jeżeli osiągniemy ten próg, będziemy mogli dobrać jakiś kafelek z planszy głównej, który Wam wcześniej pokazywałem. Umieszczamy go wtedy tutaj w tym miejscu. No i w momencie, kiedy będziemy używali akcji produkcji, to będziemy dostawali także bonusy z tego kafelka. Natomiast jeżeli osiągniemy maksymalny poziom, no to będziemy mogli wybrać pieczęć, która znajduje się na planszy głównej, no i z niej bonus będziemy dostawali na koniec gry. W grze Praga Caput Reni mamy bardzo dużo dróg, które poprowadzą nas do zwycięstwa. Możemy stawiać budynki, które będą nam przynosiły punkty oraz surowce, dzięki którym będziemy mogli wykonywać dalsze akcje. Możemy rozbudować mur, dzięki któremu będziemy mogli się przesuwać na naszym Uniwersytecie Karola oraz w technologii. Będziemy mogli się poruszać na Hunger Wall oraz w katedrze. Tak więc mamy tutaj naprawdę dużo możliwości. Możemy rozbudowywać nasze akcje, dzięki czemu podczas ich kolejnego wykorzystania będziemy dostawać dodatkowe bonusy. Możemy poruszać się na trakcie Karola, dzięki czemu będziemy mogli jajka zamieniać na surowce, na punkty, na pieniądze. Tak więc no jest tutaj naprawdę wiele możliwości, które daje nam ta gra. No i skorzystać z tego wszystkiego no, jest naprawdę trudno. Jeżeli chodzi o drogi, które mogą nas doprowadzić do zwycięstwa, to możemy albo budować budynki właśnie wokół tych bazarów i korzystać z dodatkowych bonusów, które otrzymamy. Budując różne budynki, będziemy mogli zdobywać surowce albo poruszać się na katedrze, dzięki czemu będziemy zdobywali więcej punktów na koniec gry. Oprócz tego, jak wspomniałem, możemy też poruszać się na trakcie królewskim, dzięki czemu będziemy zdobywali punkty, ale także będziemy mogli później kłaść kafelki na moście Karola, dzięki czemu będziemy zdobywali nie tylko punkty, ale różne surowce, a także bonusy na koniec gry z tych złotych kafelków. Tak więc naprawdę opłaca się poruszać na tym trakcie, ale to zależy wszystko od tego, jak do gry po prostu podejdziemy. Kolejną możliwością na zdobywanie punktów jest rozbudowa naszych kopalni złota i kamieni, dzięki czemu później będziemy mogli użyć tych tutaj
kafelków. No i za każdym razem, kiedy będziemy używali produkcji w naszych kopalniach, będziemy dostawali bonusy z kafelka, który po prostu wybierzemy do danej kopalni. Natomiast jeżeli nasze kopalnie osiągną maksymalny level, to będziemy mogli wybrać którąś z tych pieczęci. No i im szybciej osiągniemy maksymalny level kopalni, no to będziemy mogli jako pierwsi wybrać te pieczęci, bo tylko jedna osoba może wybrać jedną pieczęć. No i w zależności od tego, którą wybierzemy, no to takie bonusy na koniec gry będziemy dostawać. Kolejną możliwością na zdobywanie punktów jest poruszanie się na katedrze świętego Vitusa oraz na Hunger Wallu. No i w zależności od tego, na którym poziomie na końcu gry będziemy, no to tyle punktów będziemy zdobywali. No i tak samo jak będziemy zbierali te czerwone bądź niebieskie żetony, no to na koniec gry też one będą punktowane w zależności od tego, w którym rzędzie na tych katedrach i na tym Hunger Wallu będziemy się znajdowali. W grze Praga Caput Reni mamy katedrę świętego Vitusa oraz Hunger Wall, na którym będziemy się poruszać. No i w zależności od tego, w jaką drogą pójdziemy rozwoju, to będziemy mieli z tego inne korzyści. Tutaj mamy katedrę świętego Vitusa oraz Hunger Wall. W momencie, kiedy wybudujemy budynek z taką ikonką, to oznacza, że będziemy mogli się poruszyć na katedrze świętego Vitusa. I wtedy bierzemy kostkę naszego koloru i przesuwamy ją o jeden poziom w prawo. I za każdym razem, kiedy będziemy musieli poruszyć się na katedrze świętego Vitusa, będziemy się poruszali w prawą stronę. Chyba że wykorzystamy dwa żetony okien, wtedy będziemy mogli poruszyć się do przodu, no i dostaniemy takie bonusy, na jakim polu się znajdujemy. Jeżeli wejdziemy na pole ze strzałką, to wtedy automatycznie poruszamy się do przodu bądź w jedną ze stron, której strzałka wskazuje. Jeżeli będziemy chcieli przekroczyć o jeden poziom wyżej na katedrze świętego Vitusa, to będziemy musieli wnieść opłatę taką, jaką mamy pokazaną tutaj na tym pasku. Jeżeli chodzi natomiast o Hunger Wall, to na nim będziemy się poruszać w momencie, kiedy będziemy stawiali nasze kafelki muru. No i tutaj odmiennie od katedry świętego Vitusa będziemy poruszali się w lewo. No i tak samo jak w przypadku katedry, płacąc dwoma białymi oknami, będziemy mogli się poruszyć do przodu. No i na koniec gry, w zależności od tego, na którym poziomie znajdujemy się na katedrze bądź na Hunger Wallu, to będziemy dostawali takie bonusy, jakie są tutaj pokazane z lewej i z prawej strony. Budując budynki oraz rozbudowując mur, będziemy mogli rozwijać nasze technologie oraz wspinać się ku górze na Uniwersytecie Karola. A wszystko po to, aby otrzymywać różne bonusy. Poruszając się na torze naszych technologii, będziemy mogli odkrywać różne bonusy. No i w zależności od tego, na jakim poziomie będziemy, to będziemy mieli to poziom pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty. No i będą to mogły być różne bonusy. Na przykład tutaj na tym kafelku możemy raz go wykorzystać, aby użyć akcji ulepszenia naszych umiejętności, plus dostaniemy dzięki temu 3 punkty. No dobra, wszystko fajnie w tej grze, ale o co chodzi z tymi oknami i jajkami? W grze Praga Caput Reni mamy żetony okien, białe i złote, oraz żetony jajek. Jeżeli chodzi o jajka, to będziemy ich używali, aby móc uzyskać bonusy, poruszając się na trakcie Karola oraz kłaść kafelki na moście Karola. I wiąże się z nimi legenda. Podobno podczas budowy mostu świętego Karola używano ich, mieszano jajka z zaprawą i dzięki temu most świętego Karola jest tak wytrzymały i przeżył tyle lat. Natomiast jeżeli chodzi o okna, to dwa białe okna będą nam pozwalały poruszyć się do przodu na katedrze świętego Vitusa oraz na Hunger Wallu. Natomiast białe i złote okno lub dwa złote okna będą pozwalały nam wykonać dodatkową akcję, którą mamy na naszej planszy graczy. Bardzo fajne w grze Praga Caput Reni jest fakt, że mamy kilka zmiennych kafelków, dzięki czemu ta gra zyskuje na regrywalności. No, po każdą następną partię możemy rozegrać z innym zestawem kafelków, inaczej je odwrócić, możemy wymieszać, czy raz odwrócimy kafelki plaży, raz odwrócimy kafelki akcji, innym razem zmienimy tory na Hunger Wallu albo w
katedrze Świętego Witasa. Tak więc jest tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości. Możemy różnie mieszać te kafelki. No i to sprawia, że ta gra jest rekrywalna i z każdą następną partią będzie ona wyglądała troszkę inaczej. W grze Praga Cabot Regni bardzo fajny jest fakt, że mamy zamienne kafelki. Czyli jeżeli znudzi nam się na przykład poruszanie się po trakcie Karola, takie jak mamy narysowane na naszej planszy głównej, możemy użyć tych kafelków. No i w zależności, którą stronę położymy, to mamy różne bonusy, które będziemy otrzymywali. Natomiast jeżeli chodzi o bazary, wokół których będziemy budowali nasze budynki, to one też są dwustronne, no i możemy używać zamiennie jednej lub drugiej strony. Jeżeli chodzi zaś o kafelki naszych akcji, to one też są dwustronne, więc możemy raz użyć jednej, raz drugiej strony. Jedyny warunek jest taki, że wszystkie kafelki muszą być odwrócone zgodnie na tą samą stronę podczas gry. Zamienne kafelki mamy także na Hunger Wallu, no i w zależności od tego, których ze stron będziemy używali, to mamy inne bonusy. I to samo jest w przypadku katedry Świętego Witusa. Tak więc to wszystko wpływa na regrywalność tego tytułu, bo znudzą nam się jedne akcje czy jedne bonusy, to możemy je odwrócić na drugą stronę i mamy zupełnie coś innego. No i nasza taktyka też wtedy będzie musiała troszkę ulec zmianie. Bardzo fajne są rundy w tej grze, dlatego że w zależności od tego, ilu mamy graczy, to ostatnie rundy będą się dzieliły po prostu pomiędzy tych graczy, tak więc ostatnie rundy zawsze będą w takiej samej ilości, ale podzielone przez ilość graczy. Bardzo fajnie napisana jest instrukcja do gry Praga Cabot Regni, jest przejrzysta, łatwo można to zrozumieć. Fakt, że jest tylko w języku angielskim, ale ten język jest tam użyty w taki sposób przystępny, jest dużo przykładów, łatwo można zrozumieć, o co chodzi. No i same zasady nie są trudne, więc łatwo możemy je przyswoić, łatwo możemy je wytłumaczyć innym graczom. No i bardzo szybko możemy zasiąść do tego tytułu oraz zacząć grać. I naprawdę po pierwszej partii już nie będziemy musieli później co chwilę zerkać do instrukcji. Nawet ikonografia, która jest zawarta na kafelkach, jest intuicyjna, no i łatwo możemy zrozumieć, o co w tym chodzi. Jeżeli chodzi o jakość wykonania gry Praga Cabot Regni, to widać, że Władimir Sucho wyciągnął wnioski po podwodnych miastach i jakość wykonania gry jest naprawdę świetna. Nawet te płytki dla graczy są bardzo fajnie wykonane, mamy wcięcia, żeby umieścić nasze kostki, nawet delikatnie przechylając, one się nie wysypują, więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie ma się do czego przyczepić, gra jest świetnie wykonana, jest bardzo kolorowa, ładnie to wygląda, jeżeli jest rozłożone na stole, no i te nasze budynki 3D też są dobrze zrobione, nie rozwarstwiają się, są solidne, nie musimy się martwić, że się poniszczą. Jeżeli chodzi o minusy gry Praga Cabot Regni, to w sumie jest tylko jeden. Moim zdaniem, jeżeli gramy większą ilość osób, no to ten czas oczekiwania na swoją turę niestety się wydłuży, ale to wszystko przez to, że mamy tutaj bardzo dużo możliwości w tej grze, no i każdy nasz ruch musi być przemyślany. No bo możemy bardzo dużo zyskać, jeżeli obierzemy bardzo dobrą strategię, no i wykorzystamy te możliwości, które ta gra nam daje, a tych możliwości daje nam naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Praga Cabot Regni, no to jest to zdecydowanie 6 punktów na 6. Jest to świetna gra, bardzo regrywalna. Najlepiej o tym świadczy fakt, że przez ostatni tydzień praktycznie nie schodziła z mojego stołu. Naprawdę gra się w nią bardzo fajnie, jest dużo możliwości, mamy dużo dróg, które poprowadzą nas do zwycięstwa. Każdą rozgrywkę możemy spróbować zagrać inaczej taktycznie, bo naprawdę możliwości ta gra ma bardzo dużo. No i połączyć to wszystko w jedną całość naprawdę nie jest łatwo, bo czasami ciężko się zdecydować, w którą stronę pójść i co dokładnie zrobić. I wymyśleć, co nam da więcej punktów, więc naprawdę co rozgrywkę możemy próbować innych wariantów, inaczej taktycznie do tej gry podejść. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo takich gier jak Praga Cabot Regni i nowości na moim kanale z pewnością będzie zdecydowanie więcej. No i będą się pojawiały też konkursy, w których będziecie mogli wygrać swoje egzemplarze gier planszowych. No i taki konkurs właśnie za chwilę nastąpi. Jeżeli chodzi o konkurs, no to aby wziąć w nim udział, musicie zasubskrybować mój kanał oraz w komentarzu pod tym filmem napiszcie, ile Waszym zdaniem jest kostek w szklance na tym zdjęciu. Osoba, której odpowiedź będzie najbliżej właściwej, wygra egzemplarz gry, którą wybrała spośród tych. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, zostawcie jakąś reakcję pod tym filmem. No i do zobaczenia przy okazji następnej recenzji.